Minister Obrony Narodowej mówi, że dla polskiego bezpieczeństwa potrzeba w kraju armii liczącej 300 tysięcy żołnierzy. Wraz z przyjęciem ustawy o obronie ojczyzny, powołane zostało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Do jego zadań należy promocja i popularyzacja służby w Wojsku Polskim oraz pozyskiwanie żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. Dziś to właśnie ta instytucja była wśród tych, które odebrały gratulacje z rąk ministra obrony. Bo 27 października to Święto Wojskowych Centrów Rekrutacji. Mariusz Błaszczak mówił, że praca wojskowych centrów rekrutacji przyczyniła się do rozbudowania Wojska Polskiego, które dziś liczy 187 tysięcy żołnierzy. Od czasu wejścia ustawy o obronie ojczyzny, wejścia w życie ustawy o broni ojczyzny niemal 50 tysięcy żołnierzy przeszło przez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Minister Obrony przestrzegał przed zmniejszeniem liczby żołnierzy w polskiej armii. Wyliczał, że już dziś Wojska Obrony Terytorialnej liczą blisko 40 tysięcy żołnierzy, a ich liczba według planów obecnego rządu miała jeszcze wzrosnąć. Propozycja dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przyciągnęła na wciąż trwający najliczniejszy turnus ponad 4300 ochotników. W listopadzie planowane jest kolejne szkolenie i znowu będzie rekordowe, bo już... Już teraz obejmie co najmniej ponad 7 tysięcy osób. Te 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego to jest minimum, jakie Polska powinna posiadać, żeby Polska była bezpieczna. To jest nasz cel i jest on do osiągnięcia. Uroczystość związana ze Świętem Wojskowych Centrów Rekrutacji odbyła się przed Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.